this for a few days, maybe a week. Call ahead. Tell them we're on our way. As soon as we're clear. Desmond Miles. Your life has changed so much. Witam was serdecznie. Ja jestem Razi. Zapraszam was na trzecią część, właściwie ostatnią naszego historii Desmonda Milesa. Przez ostatnia Desmonda Milesa, ale ostatnia Ezio Auditore da Firenze. Oczywiście dwie poprzednie części mogliście mnie zobaczyć bez komentarza. Ale jeżeli bardzo tego potrzebujecie i tego chcecie, zapraszam was, powtarzam, zapraszam was do tak zwanego komentowania i poinformowania, że byście chcieli do poprzednich części. Oczywiście do pierwszej części też wrócę. Dlaczego chcę zrobić najpierw tutaj bardziej skończyć co Ezio? Ezio Auditore. A wealthy Italian with charisma and a talent. Gdzie tak naprawdę będziecie mogli dokończyć historię. That's right. Ale jak ktoś ogląda oczywiście mój poprzednio części, to wie. Oczywiście będzie ta sama intencja, czyli będą najpierw tak jakby to się mówi, kurwa, uciekł mi. Sama opowieść, a potem będą dodatkowe rzeczy. Seria Assassin jest naprawdę bardzo moim zdaniem ulubioną sagą. Jeden z ulubionych, bo jeszcze jest Mass Effect. Przepraszam, trochę mnie coś tam trzyma. Chorowity. Ale co się teraz dzieje? Przypomnę. Poprzedniej części, jak wiemy, pod koniec Animus zatrzymał Desmonda Milesa. Z powodu tego, że idziemy tą samą ścieżką, co Obiekt 16, którego teraz w tym momencie poznamy. Więc za chwilę wrócimy, jak tylko pojawi się coś ciekawego. No już jesteśmy. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Piękna muzyka. W ogóle do wszystkich Jasper Kidd przykładał rękę z Lornim. Naprawdę świetny. To jest świetna zabawa. Oczywiście troszciutkę obniżyłem jakościową grę ze względu na to, żeby nie byście mieli lagów. No ja lubię taką niszę, tak? A może na chwilę wrócę, zobaczymy. Testa zrobię. A nie, lepiej nie zostanie. Dobra, idziemy. Tu mamy to. Ja gram na padzie od Xboxa 360. Wygodnie, powiem szczerze, wygodnie. Tylko gorzej było z drugą częścią. O. Rebecca! Get me out of here. They can't help you, Desmond. You're a broken man. Your mind, it's broken. Broken. I feel fine. So did I. Hey. Look at me now. Nieźle. Czyli te wszystkie prawdy, które żeście mogli zobaczyć, dążyły do tego. Czyli Animus tak jakby niszczy naszą psychikę. Walk with me. What is this place? It's nice, isn't it? We're in the guts of the Animus. The original test program. No memories here, just basic physics, weather simulations. Hello, world. You're lucky someone up there had the sense to plug you in here. It saved your life. Saved it from what? Right now, you should be sitting in a hospital ward, drooling and chewing on your tongue. For now, the Animus is keeping you intact. Keeping all your ancestors from collapsing into one big mess. Ładnie. Bardzo ciekawe, co się dzieje tutaj. That won't be pretty. A sync nexus. I'm getting there. Hold on. There. That thing is your way out. Fajne, ciekawe. Here's the problem. Your brain is hash. Too many ghosts in your head, too many voices. So how do you fix that?
You claw your way back into the stored data, you find unfinished memories, and you crack them open. Finish what you started, until your ancestor has nothing left to show you. That is a sync nexus. Mm-hmm. When you find it, czyli może dowiemy się, gdzie jest... Może dowiemy się, gdzie jest w końcu rajskie jabłko. So I'm stuck here. A word of warning? When you step through there, everything changes. Nothing feels normal. But you are still in control, and it's up to you to find your way out. Right. If you hurry, you might make it back in time for Lucy's funeral. What? Oh, cholera. I thought you knew. Lucy. So sorry. Wasn't me. Wasn't me. It was that voice. Juno. She took hold of me. She made me. Obiecuję, że serię Asasyna będę starał się jak najlepiej przejść, czyli jak najlepszą synchronizację. Jak widzieliście w drugiej części, czasami przerywałem i montowałem ponownie film, czyli jeszcze raz przechodziłem tę planszę. No nic, dobra. Tam mamy historię Desmonda, a to już zobaczycie na samym końcu. Najważniejszy w tym momencie, w moim otoczeniu, jest... Sean, what's going on? O, coś jest grane. Did you... Hold on, I'm putting you on speaker. Sean, it's William. Is everything taken care of? Oh, well, hello to you too. For Christ's sakes, man, have some class. All right, calm down. Oh, that's rich. Yeah, Lucy's dead, and you want me to act like it's Easter Sunday, do you? How's Desmond, anyway, giving in? That's enough, Sean. What if he's a Templar, Bill? Hey, what if he's been programmed? It's happened before. No. So? Desmond. Right. You would say that. Sean. Dobra. Idziemy zobaczyć, co nam pokaże Animus z historią... Ezio Auditore da Firenze. Naprawdę powiem szczerze, że się cieszyłem, jak odpaliłem pierwszy raz, to bo tak wciągająca fabuła. Tak wciągała mnie, tak... No nie mogłem od tego się odwlec. Ubisoft, naprawdę, serią Assassin's Creed od drugiej części zrobił świetny kawał historii. Świetny kawał roboty. Ile ich was tam robiło? Na pewno sporo tych ludzi, tak jak zawsze zakończenia tych filmów. Claudia, my dearest sister. I have been in Acre a week now, safe and in high spirits, but prepared for the worst. The men and women who have fed and sheltered me here also give me warning that the road to Masyaf is overrun by mercenaries and bandits, not native to this land. Oczywiście to jest odcinek prologowy. When I first set out from Roma 10 months ago, I did so with a single purpose, to discover what our father did not. In a letter written the year before my birth, he makes mention of a library hidden beneath the stones of Masyaf Castle, a sanctum full of invaluable wisdom. Ciekawe, kto tam przybył. Jest naprawdę... What will I find when I arrive there? Who will greet me? Ale widać, że tu nam Edzio trochę się postarzał. Or nothing but the whistling of a cold and lonely wind. Masyaf has not been home to the assassins for almost 300 years now. Can we still claim it for our own? Are we welcome there? Zobaczmy jakieś godło, może to będą Borgia. To, nie, to nie Borgia, kto to jest? Nie, tak średniowieczem tak się nie interesowałem. A oto na moim kanale po raz pierwszy widzicie Altaira. So that I may better understand the purpose of our fight and my place in it. Should anything happen to me, Claudia,
Should my skills fail me, or my ambition lead me astray, do not seek retribution or revenge in my memory, but fight to continue the search for truth, so that all may benefit. My story is one of many thousands, and the world will not suffer if it ends too soon. Teraz bym powiedział, jak się skręcić kark. No tu Ezio ma jakieś 50 lat. Nie ma co powiedzieć, że aż tak się postarzał. No nic. No to początek. Assassin's Creed Revelations. Rewolucja. Masjaw. Dobra, obejrzmy, co tu możemy znaleźć. Aha. Chciałbyś mnie tam zabić. Czekajcie. Co pierwszy na rzut oka się idzie. Bum. Ohoho. Podoba mi się, powiem szczerze, mapa. Co tam masz skrytego, kolego? Jakaś nowa... O, saletra, czyli będziemy robić z tego, co widzę, jakieś bombki. O, to bardzo fajnie, bardzo fajnie. Chcę ogłosić, że jak się okazało, trochę poszukałem w sieci i będzie niedługo film pod tytułem Assassin's Creed, ale druga część, nie pierwsza, jakbyście pomyśleli. O, fajny miecz. ostatnio wyczytałem, zobaczymy, coś jest ciekawego, ale nie ma, dobra. Idziemy. Większość z was mogła kupić Assassin's Creed'a Rewolucję w CD Action. O ty. O, dobra, to jest to. Up! O ty! No, O ty! Wow! Bizancjum, no, chodź tutaj. Kurde, jak to... Ja pierdzielę, to przecież... O Jezus, o, przepraszam, przekleństwo. Przecież to musiało boleć. Takie przekręcenie głowy. Więc tak jak mówię... na pewno zobaczycie w momencie uderzenia. Oho, dobra. Okej, teraz poczekajcie. Wdrap się na twierdzę. O, a to zadziała? Pyk! Na co miałem się męczyć. Zajdziemy. Się nie zdziwcie, że tak mi płynnie czasami idzie. Ze względu na to, że ja bardzo lubię przechodzić gry kilkanaście razy. Poważnie, to nie jest oszustwo jakieś. Ja mogę na przykład sobie odpalić znowu dwójkę i znowu ją przejść maksymalnie jak się da. Panie taki samouczek, tak? Nie! Whoops! Nieźle, nieźle, nieźle. Troszeczkę za szybko. Na padzie musicie też uważać, bo czasami możecie za szybko wcisnąć coś. Dobra. Dobra, wrócimy za chwilę, jak tylko tam dojdzie. No już jestem. Przy okazji... sobie zrobiłem kawę, bo zapomniałem o ważnym punkcie. Ten, to jest kawa.
Aha, i jeszcze jedno. Jesteś nowy? Zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Nie bój się. To nic ci nie kosztuje, to nic ci nie boli. I tym podobne. Co obejrzymy, może coś tu jest skryte. Powiem szczerze, ja grając w Asasyna, można by powiedzieć, nie weszłem praktycznie do każdej dziury. Więc ja przy was wystarałem się wchodzić wszędzie. Oczywiście dodatkowo dla tych. Na razie. Dobra. Dla tych, co chcą, ja będę częściowo pokazał takie znajdźki, które możecie złapać i tak dalej. No, co podejdziemy po cichutku. Epic! Jest. Trochę przy niektórych firmach przeklinałem. No, zdarza się, tak? Co tutaj masz? Altair, powiedz. Powiem wam szczerze, to bardzo mi się podoba, takie szczegóły. Aha, interakcja. Aha. Uwaga na głowy! O, dobra. Powiem wam szczerze, naprawdę, tu muzyka jest naprawdę tak świetna, że... Że jakbym mógł... No chodź. Narka! No, no mamy włos. Takie poprzednie części też już były... zawsze były, tak? Dobra. Ja może na chwilę zakończę to, bo nie wiem jaki jest czas. Ja nie mierzę nawet czasu, ile trwają u mnie odcinki. Więc jak coś, to za chwilę się widzimy. Więc na pewno daj suba albo lajka, jeżeli chcesz wspomóc moi. Jak zasubskrybujesz, to daj też dzwoneczka, żebyś wiedział, kiedy ja wrzucam kolejny materiał. A są od poniedziałku do piątku.